Czcigodny Ojcze, Kościół Święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży parafii Czułów. Księże proboszczu, czy młodzież, która tu jest zgromadzona, stoi przed ołtarzem, wie, jak wielki dar otrzyma w tym sakramencie? I powiedz jeszcze, czy się dobrze przygotowali do przyjęcia tego sakramentu? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem w szeregu spotkań, a ostatnio przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego, wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Proboszcz powiedział zdecydowanie, także i słychać było w głosie, żeście się przygotowali dobrze. Ale teraz wy sami powiedzcie tu przed zgromadzoną parafią, przed waszym biskupem, księżmi z dekanatu, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? Amen. Cały Kościół niech powtórzy amen. Amen. To znaczy, niech się tak stanie. Niech Duch Święty wstąpi, umocni tych młodych ludzi do wyznawania życia według wskazań Jezusa Chrystusa. Siądźcie sobie, kto może. Krótkie wprowadzenie w obrzęd udzielania sakramentu bierzmowania. Wy wszystkie już wiecie o Duchu Świętym, ponieważ uczestniczyliście na katechizację, proboszcz na pewno gorliwy, wszystko wam wyłożył to, co się odnosi do Ducha Świętego. Już Stary Testament mówi o Duchu Świętym. Duch Pański, Duch Boży unosił się nad wodami przy powołaniu do istnienia świata, na początku świata, stworzenia świata. Także i do Arki Noego przybywa gołębica, nosząc gałązkę oliwną, wskazującą na dobrą nowinę. Wody opadły. Także nad Jezusem w Jordanie ukazał się Duch Święty przy chrzcie. I o tym Duchu Świętym mówi Jezus uczniom w Wieczerniku. Będę prosił Ojca, aby zesłał na was Ducha. I ten Duch, Duch Święty, was nauczy wszystkiego, przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem, co wam przekazałem. I apostołowie czekali na tego Ducha Świętego, aby wstąpił na nich i żeby ich obdarzył zapowiedzianymi łaskami, a te łaski nazywamy darami, swoimi darami. I to się dokonało, jak słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, w Wieczerniku, apostołowie w dzień Pięćdziesiątnicy byli zebrani na modlitwie z Matką Najświętszą. Zamknięci z obawy, jak mówią dzieje apostolskie, przed szydami. Bali się. Trwali na modlitwie z Maryją. I dziś pragniemy również otoczyć was modlitwą i prosimy Matkę Najświętszą, aby wspierała was w waszym życiu. I Duch Święty stąpił. Napełnił ich tymi darami. Wy znacie, jak te dary się nazywają. Przede wszystkim mocą. Otworzyli drzwi i wyszli, aby głosić Jezusa. Jezusa, który umarł na krzyżu, ale przede wszystkim Jezusa zmartwychwstałego, że Jezus żyje. Jezus zmartwychwstał. I wy przed chwilą powiedzieliście, że pragniecie tego Jezusa wyznawać, a także żyć według wskazań, według wiary, to znaczy według przykazań.
Słyszeliście w Ewangelii, kto mnie miłuje, będzie zachował moje przykazania. Moi drodzy, i wam potrzebne są te łaski, to umocnienie. Na wzór tego, co otrzymali apostołowie w dzień Pięćdziesiątnicy. Umocnienie. Tego, co już u was jest. Co się zapoczątkowało na Chrzcie Świętym. Na Chrzcie Świętym otrzymaliście łaskę uświęcającą. Kapłan wprowadził was we wspólnotę Kościoła. I to w was jest. To się umacniało przez Komunię Świętą, przez spowiedź. A to w tej chwili, w czasie bierzmowania, jeszcze bardziej ma być umocnione, zwłaszcza, że przyjmiecie to bierzmowanie z całą świadomością. I o to was proszę, abyście uwierzyli, że ten Duch Święty, który napełnił tam wieczerniku darami apostołów, dziś w tym niewielkim kościele, ale wystarczającym, stąpi na was, aby was obdarzyć tymi samymi darami, którymi napełnił apostoł wieczerniku. Przyjmijcie tego Ducha Świętego z wiarą, wielką miłością i z postanowieniem, aby skorzystać z tych darów, współpracować i wyznawać, tak jak powiedzieliście tutaj, że pragniecie mężnego wyznawania wiary i postępować według jego zasad. A żeby współpracować, to trzeba się modlić. Gdy mówię o modlitwie, zawsze mówię o Ojcu Świętym Janie Pawle II. Zwłaszcza teraz, gdy czekamy na jego kanonizację. Jego świętość przejawiała się przede wszystkim w modlitwie. Był człowiekiem ogromnej modlitwy i nieraz mówił do młodych ludzi. Kto się modli, inaczej patrzy na świat, inaczej patrzy na swoje życie i układa inaczej swoje życie. Więc bardzo was proszę, abyście nie zapominali o modlitwie. Mówiąc o modlitwie, szczególnie ważną jest msza święta niedzielna, świąteczna. Czasem się księża, katecheci skarżą przed bierzmowaniem, chodzą do kościoła, a potem jakoś się tracą. Więc wśród postanowień na bierzmowanie starajcie się dołożyć jeszcze to postanowienie, aby pilnie uczestniczyć na mszę świętą, chodzić w niedzielę, w święta. To jest to źródło mocy i łaski. Nie zapominajcie także o spowiedzi częstej i o Komunii Świętej. To wszystko przyczyni się do tego, aby spełnić to, coście obiecali przed chwilą w tym dialogu, przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. W czasie chrztu rodzice wyznają swoją wiarę, w tej wierze zostaliście ochrzczeni, a dziś wy sami, świadomie, wyznacie wiarę, a potem przyjmiecie sakrament, którego wam udzielę. Radując się, to dla mnie również jest wielki przywilej udzielać sakramentu bierzmowania. Wy otrzymacie pierwszy raz, a dla tych, którzy przystąpili do bierzmowania i dla mnie również, to jest jakoś odnowienie tych darów Ducha Świętego, które w naszych duszach są. Przyjmuje się raz w życiu ten sakrament, ale jego moc zawsze nam towarzyszy przez całe życie. Dodam jeszcze, wspominając Ojca Świętego, mówi się, że był człowiekiem, który miał wielkie nabożeństwo do Matki Najświętszej. Totus tus, cały twój, to prawda.
Może ostatnie słowa, które napisał i wypowiedział, to był właśnie ten cały twój totus tuus, oddając się w opiekę Matki Najświętszej, idąc do domu Ojca. Ale przez całe życie od Wadowic miał wielkie nabożeństwo do Ducha Świętego, a nauczył go jego ojciec. Dał mu taką książeczkę, dał mu nabożeństwo Ducha Świętego. Z tym szedł przez całe życie i w ostatnią sobotę, w sobotę przed Bożym Miłosierdziem, także odmówił te modlitwy do Ducha Świętego z prośbą o dary, o umocnienie na drogę. Więc wyprosi Ducha Świętego, aby was umocnił, żebyście się w życiu nie pogubili. Stajecie przed wyborami różnych zawodów, wyborami życia. Niech Duch Święty was doświeca, aby te wybory były najlepsze dla każdego z was. Staniemy teraz, aby wyznać wspólnie naszą wiarę. Pytam każdego z was, czy wyrzekasz się szatana, wszystkie jego sprawy pokus? Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Jużwiciela, którego masz otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak apostołowie otrzymali go w Dzień Pięćdziesiątnicy? Wierzę. Czy wierzysz w Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Moi drodzy, taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Amen. Podejdą kapłani tutaj do ołtarza, wyciągną ręce nad bierzmowanymi. Symbol, znak zesłania Ducha Świętego. Bierzmowani uklękną. Najmilsi, prośmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni swoimi obfitymi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego. Boże Wszechmogący, Ojcze naszego Pana Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela. Daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności. Napełnij ich duchem Twojej bojaźni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Stańcie, będziecie podchodzić do bierzmowania tak, jak ksiądz proboszcz wskazał. Thank you.
Filipie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Amen. Agata, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Franciszku, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Amen. Krzysztofie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Łucjo, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Krzysztofie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Emilio, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Krzysztofie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Olga, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Florian, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Matylda, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Krzysztofie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Rita, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Krzysztofie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Weronika, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Krzysztofie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Agnieszka, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Jerzy, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Blanka, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Piotrze, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Rita, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Piotrze, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Zuzanna, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Bartłomiej, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Magdalena, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Janie, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Wiktoria, przyjmij z nami dar Ducha Świętego. Łukasz, przyjmij z nami dar Ducha Świętego.